Panie Burmistrzu, mówimy o szczepieniach, o akcji szczepień w Pińczowie. Pan jest zaszczepiony? Tak, ja jestem zaszczepiony już dwoma dawkami, także czuję się bezpieczny. Warto? Tak, myślę, że warto dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich znajomych. Mówimy, że właśnie jest to odpowiedzialność nasza, jeżeli się zaszczepimy, wtedy mamy szansę, aby kolejne fale zachorowań były mniejsze albo w ogóle nie wystąpiły. I tu apeluję do wszystkich, którzy jeszcze takiej decyzji nie podjęli, aby jednak zaszczepili się. Oczywiście szczepiąc się chronimy siebie i wiemy, to wszystko już jest udowodnione i wiemy o tym, że szczepionki mają dobry wpływ na to, znaczy przynajmniej zapewniają łagodny przebieg choroby, to jest bardzo ważne, a po drugie też zaszczepieni w mniejszym stopniu zarażają, czy w ogóle nie przenoszą tych właśnie tego COVID-a, to jest bardzo ważne. W naszym mieście mamy dobry wynik, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych osób, ale jednak jeszcze daleko nam do tego 70%, czyli do tego gwarancji, że będziemy mieć tak zwaną odporność zbiorową. I stąd apel mój, aby jednak mieszkańcy zaszczepili się. Mamy działające punkty szczepień. Działają przy szpitalu oraz w SZOZ-ie. Mamy dwie jednostki, dwa punkty powszechnych szczepień obok siebie, czyli na ulicy Szkolnej i w internacie byłym teatrze liceum, ale również zachęcamy do szczepienia w przychodniach. Także jeżeli ktoś ma zdecyduje się, to proszę o wykonanie telefonu do poradni i na pewno w odpowiednim czasie, w najbliższym możliwym terminie będzie można taką szczepionkę u nas uzyskać. Jest to bardzo ważne, abyśmy wszyscy podjęli decyzję i odpowiedzialnie podeszli do tego tematu, bo to na dzień dzisiejszy jest to duże zagrożenie. Wiemy, ile osób pośród nas, naszych znajomych, niestety choroba przebiega u nich bardzo, bardzo ciężko, a nawet niektórzy zmarli, także to jest chwila czasu. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zaszczepienia się, tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili.